Tu Listek Elf, jestem w Strasburgu, a ten budynek za mną to Parlament Europejski. Właśnie wyszedłem ze zwiedzania tego budynku i w tym budynku zobaczyłem to, co już tak naprawdę wiedziałem, że cała Unia Europejska, tak samo jak ten budynek, na zewnątrz wygląda dobrze, fajna idea, natomiast wewnątrz jest zakurzona i wymaga remontu. Posłuchajcie. Pierwsze, co się tutaj rzuca w oczy, to to, że budynek jest oddzielony od społeczeństwa. Z jednej strony jest fosa, którą trzeba by przeskoczyć, żeby do budynku dojść, a z drugiej strony jest wielki mur. Tam stoją domki jednorodzinne i mam wrażenie, że one stoją w cieniu jakiegoś zamku albo w cieniu jakiegoś ośrodka władzy, który jest za murem i jest zupełnie niedostępny. Naprawdę robi wtedy takie wrażenie. Żeby wejść do Parlamentu Europejskiego, trzeba się wylegitymować dowodem osobistym, który jest na szczęście tylko oglądany, a nie zapisywany. Następnie jest prześwietlanie bagaży, tak samo jak na lotnisku, a następnie można wejść. Miła pani, która zna wszystkie języki europejskie, chyba tłumaczy, że fotografować wolno, ale z jakiegoś dziwnego powodu nie można nagrywać filmu, w związku z czym nie nagrałem wam wewnątrz tego budynku filmu. Jak mówiłem, budynek na zewnątrz robi bardzo dobre wrażenie, fajna architektura, jest bardzo odlotowy. W środku jednak, no powiedziałbym, jest tylko jeden wielki chaos. Tak naprawdę głównym elementem jest aleja filodendronowa, na której rosną filodendrony przez kilka piętr do góry. Fajnie, no to takie nawiązanie, że Europa to nie tylko Europa, ale również południowa Afryka być może. Nie wiem, co chcieli powiedzieć, no ale tak to jest. W środku tego budynku jest wielkie atrium, to jest atrium imienia Bronisława Geremka, no i stoi kula podarowana przez miasto Wrocław za to, że Unia Europejska łaskawie przyjęła Polskę w 2004 roku do swojego grona i teraz może nam rozkazywać. Byliśmy na sali plenarnej obrad, można było nam wejść tylko na loże dla publiczności, czy też dla prasy, a w dole widać było przykryte folią fotele tych europosłów i wszystko wyglądało tak biednie i tak byle jak, że szybko stamtąd wyszliśmy, a te fotele były tak naprawdę jakieś sprzed poprzedniej epoki. Miałem wrażenie, że te guziki do przełączania słuchaweczek i te gniazdeczka to były mniej więcej takie jak w sali kongresowej w Warszawie, czyli pochodzące z lat 50. No tak to jest, naprawdę tam nowoczesności nie widać, widać tak naprawdę chaos. A poza tym, sam budynek w środku się bardzo, bardzo zestarzał. Na każdym kroku widać, że ten budynek no już nowy nie jest, mimo że on znowu nie jest taki stary, on powstał w latach 90., czyli ma około 30 lat i szczerze mówiąc to są inne budynki, które mają po 30 lat z nowoczesną architekturą, a takie jak ten się nie zestarzały. A jak wszedłem do Klopa, żeby zobaczyć jak wygląda Klop, to się tak naprawdę przeraziłem. Europosłowie chodzą do niebieskich, wyłożonych małymi kafelkami klopów i te klopy wyglądają słabo jak na współczesne standardy. A później pojechaliśmy na 13 piętro, żeby zobaczyć taras widokowy, który tak naprawdę był nieodnowiony. Ja nie wiem, tu w Europie jest kupa pieniędzy. Europosłowie zarabiają kupę pieniędzy. Natomiast, żeby odnowić ten budynek, żeby nie było zacieków od wody, żeby nie ruszały się płytki chodnikowe, po których się tam na górze chodzi, żeby były czyste szyby tak naprawdę, no to o to nie zadbano. No więc szczerze mówiąc, to ja jestem bardzo, bardzo w szoku i jakby ktoś chciał przyjechać do Strasburga tylko po to, żeby zobaczyć ten budynek, to ja szczerze mówiąc odradzam, bo to zwiedzanie jest tak naprawdę byle jakie. Zobaczyliśmy salę plenarną, zobaczyliśmy taras, zobaczyliśmy aleję filodendronową i to tak naprawdę było wszystko. Oprócz tego zagoniono nas do jakiejś, na jakąś wystawę multimedialną, gdzie wychwalano jednego, drugiego czy trzeciego europosła i czterech komunistów z przeszłości i to było tak naprawdę tyle. Także bardzo, bardzo jestem zawiedziony zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego. Specjalnie dzisiaj wstałem wcześnie rano i przyjechaliśmy tutaj ze Stuttgartu. Na szczęście ze Stuttgartu nie jest daleko, to jest 150 km, jechaliśmy niecałe 2 godziny i na szczęście obok Parlamentu Europejskiego jest Strasburg. Strasburg, całe stare miasto, gdzie jest fachowa katedra strasburska, gdzie są kanały ze śluzami, gdzie są mosty fachowe, kawiarenki, knajpeczki, studenci i w ogóle jest wszystko, wszystko super w Strasburgu. Oprócz tego tutaj położonego na przedmieściach, w okolicy powiedziałbym takiej, że te chaszcze przede mną to w
ogóle tutaj wszystko wygląda tak sobie. Dlatego mówię, cały Parlament Europejski, cały budynek przypomina naszą biedną Unię Europejską, która na zewnątrz jako fajna idea i naprawdę świetny pomysł na integrację europejską, a wewnątrz trzeszczy, piszczy, zakurzona jest i wymaga na pewno remontu. Listek F ze Strasburga. Pozdrawiam wszystkich. Na razie.